Jarek Szparek. Chodź, kochany, nie. No chodź, kaczucha nie gryzie. A, może gryzie, kaczory może gryzą. Już wkrótce, codziennie będę was raczył filmem. Filmami z mojego miejsca pracy. Dlatego, że postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym. Popatrzyłem sobie, jak to robią najwybitniejsi z najwybitniejszych, lepsi z najlepszych fachowców, którzy grają piękne jakieś takie dramaty i przy okazji reklamują swój sprzęt. Ja będę robił to samo, tylko że ja będę robił to lepiej. Dlatego, że moje ceny, cena dnia będzie zabijająca. Cena dnia to będzie cena hurtowa, a bardzo często cena poniżej hurt. Rutek mi składa za darmo. Tak, no tak, dobry człowiek. No za darmo mi składa super sprzęt do 4K. Taki sprzęt kosztuje parę tysięcy. On mówi, ja ci to zrobię za darmo. Ja mówię, czemu nie? Wezmę cię na ryby. Wezmę cię na takie ryby, których jeszcze nie widziałeś. Nawet nie zagrałem anicą. Znaczy, to nie jest tak, że idziesz i łowisz. No ale kto ma wiedzę, to ma tę wiedzę. A kto nie ma wiedzy, to żeby nawet podskoczył wyżej wała, to jej nigdy nie będzie miał. Z 50 doradcami, którzy też niewielką wiedzę mają. Wiecie, że lubię nie tylko historię wędkarstwa. Wiecie, że lubię też historię historyczną. I dzisiaj, ale to naprowadzony, tak samo jak przed chwilą, bo zostałem naprowadzony przez jednego z najlepszych łowców w Polsce, na to, że można łączyć przyjemne z pożytecznym, to wczoraj zostałem naprowadzony przez jaśnie panującego nam pana prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudę. Pan Andrzej Duda. Zawsze jak mówię pan Andrzej Duda, to nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się, chciałbym powiedzieć, pan Andrzej Juda. Juda to jest postać biblijna, to jest któryś z synów Jakuba. Bardzo pozytywna postać. Więc tu, nie wiem, chciałbym tak jakby jeszcze bardziej pobłogosławić pana Andrzeja Dudę, nazywając go panem Andrzejem Judą. Następnie, pan też wszechmogący, pan Mateusz. Bardzo kocham to imię, bardzo kocham to imię. Mateusz Morawiecki. To jest drugi pan. I jeszcze jest taki pan Stoltenberg. No to taki amerykański pan. Nie wiem, czy on jest wiceprezydentem, czy jakiś tam szefem, no jakiś tam łusek, czy jakiś tam kapiszonów. Ale zobaczcie, jak ładnie brzmi to amerykańskie nazwisko Stoltenberg. I powiem wam, że tych trzech panów, których przed chwilą wymieniłem, naprowadzili mnie po prostu. Zmieniam trajektorię swojej wiedzy o historii w tym zakresie o 360 stopni. Tak. Otóż, proszę się nie śmiać, ale to nie Rosjanie, zgodnie z retoryką tych trzech panów, to nie Rosjanie byli sprawcami w Katyniu. Znaczy, tak się mówi Katyń, ale w Starobielsku, Ostaszkowie i w Kozielsku. No tak, to nie Rosjanie. A dlaczego? A już wyjaśniam. Co powiedział pan Stoltenberg, pan Duda, przepraszam, i pan Morawiecki. O tych trzech panów, znaczy inaczej, ja tego nie widziałem, ale wiem. Tak samo jak nie jadłem gówna, wiem, że nie jest zjadliwe, chociaż są, którzy zjadają gówno. No bo ktoś może powiedział, no dobrze, ale skąd wiesz, że gówno jest niedobre, skoro go nie jadłeś? No wiem, nie jedząc, prawda? Bo skąd możesz wiedzieć, co było w czasie II wojny światowej, powiedzmy w tym miejscu, jak tam nie byłeś. No, mogę wiedzieć w pewnym zakresie, bo są źródła. Zatem też wiem, że te słowa powtórzone, wypowiedziane przez pana Andrzeja Dudę i pana Mateusza Morawieckiego, to jest powielenie słów pana Stoltenberga. To wiem. A pan Stoltenberg znowu powielił słowa kogoś za kurtyny, kogo już nigdy nie poznałem. Prawdopodobnie. Co powiedziało tych trzech panów? Otóż powiedzieli to samo, co powiedział pan Morawiecki, że to, co się stało na Wołyniu, we wschodniej Małopolsce i powstaniu warszawskim, to nie jest wina Ukraińców, to jest wina Niemców. No i tutaj miałem zastrzeżenia, ale teraz,
kiedy pan Morawiecki, pan Duda i pan Stoltenberg powiedzieli, że to nie jest wina Ukraińców, to jest wina Rosjan. Mimo, że Ukraińcy wystrzelili tą rakietę. Te rakiety. Bo rakieta była produkcji rosyjskiej. No i ja poszedłem tym śladem. Uwierzyłem w to, co powiedziało tych trzech panów. I teraz tak, może zanim cokolwiek powiem, może ktoś mi wyjaśni. Bo trochę poszperałem w historii. I jest coś takiego. Może ja przeliteruję, przeczytam. Może ja zacytuję to. Gecko DD765, wiadomo, milimetra, czyli 765 razy 17, Browning. Słuchajcie, Browning to kojarzy mi się z amerykańską firmą zbrojeniową. A Gecko to jest firma niemiecka, też firma zbrojeniowa. Te łuski zostały znalezione w Katyniu, w 95% to były te łuski, czyli firmy Gecko, czyli były to łuski niemieckie. Ja nie wiem, skąd jest ten, może ktoś z was jest jakimś rusznikarzem, ale amatorem, łuskaczem. Co do tego ma Browning? Nie wiem. Także tu pytanie do moich widzów. Tam też była jakaś amunicja sportowa. Tutaj nawet sobie zapisałem 5,6 mm. Ale nie mogę znaleźć producenta. Strzelano głównie z pistoletu, który nazywa się Walter PP. To jest również niemiecka broń. Zatem muszę wam powiedzieć, że zbrodnia katyńska jest to wina Niemców. Dlaczego? Dlatego, że broń i amunicja jest produkcji niemieckiej. W zasadzie to tyle. No i jeszcze można wtrącić taki wątek, że ci, którzy rozstrzeliwali, to pisałem w swojej książce, to byli Żydzi. Specjalnie Stalin wyznaczył Żydów do tej roboty, dlatego że oni strasznie nienawidzili naszej wiary. Mimo że nasza wiara katolicka, chrześcijańska, wychodzi z wiary judaistycznej. Nie wiem, dlaczego nienawidzą naszej wiary, nie mam pojęcia, ale tak jest do dzisiaj. No i ta nienawiść właśnie pozwala, że oni jeszcze chętniej mordowali tych Polaków. Także to też można było powiedzieć, no tak, ale to strzelali Żydzi, czyli to jest wina Niemców i Żydów, ten cały Katyń. Nie Rosjan. Rosjanie mają nic z tym wspólnego. Owszem, brali udział w wojnie, ale nie mają nic z tym wspólnego. Jest to zgodne z retoryką tych trzech wcześniej wymienionych przeze mnie panów. Pana Andrzeja Dudę, pana Mateusza Morawieckiego i pana niezwykle brzmiącego po amerykańsku Stoltenberga. Dziękuję.